bardzo rzadko idą zgodnie z planem. Nie wiemy, co nas czeka w środku. Potrzebujemy cię. Chłopaki, co jest? Karol, Kaz i reszta naszych. Militech się naprawdę wkurwił, odcięli ich. Nie wytrzymają długo na tym placu. Ja pierdolę. Biorę pancerkę i wracam. Pomogę im. Oszalałeś? Nie ma mowy. Nie obsłużysz pancera w pojedynkę, wysmażę ci ten zakuty łeb. A masz inny pomysł? To nasi pana. Nie zostawię ich. Sol, ty się na to zgadzasz? Wi! Przemów temu debilowi do rozsądku. Misz ma rację. My mamy jeszcze szansę w trójkę. Tamci bez niego żadnych. Jesteś pewien? Sol, to jest kurwa samobójstwo! Uważajcie na siebie. Zabiją cię! Widzimy się wkrótce. Karol, wracam do was! Wytrzymajcie jeszcze trochę! Wisicie mi piwo po tej akcji! Oni... To nie może pójść na marne. Wchodźcie na górę, sprawdźcie, co tam się schrzaniło. Jak już ruszycie, pojadę za wami, zabezpieczę tyły. Chodź, Wi. Mitch? Wciąż cały i zdrowy. Uważaj na siebie, proszę. Nic mi nie będzie. Postarajcie się dotrzeć do tego Mikoshi w jednym kawałku. Okej, zaczyna się. Mitch bez odbioru. Już nic więcej się nie spierdoli, błagam. Wpinaj się i ruszamy. Uwaga. Chwila prawdy. Dobra, włączył się tryb ręczny. Zwiększ obroty. Bez obrot. Panam, wszystko w porządku? Panam, odezwij się! Nie. Panam! Jestem. Trochę mnie tylko pobijało, ale przeżyję. Panam, przez moment myślałem, że... Nic się nie martw. Jest okej. Okay. Sol? W tunelu na razie czysto. Co z Mitchem? Odzywał się? Nie. Wiedziałam. To może być problem z łącznością. Mhm. Dobra, idziemy. Dokończmy to. Czyli jesteśmy poniżej poziomu piwnicy. Myślisz, że to wszystko tutaj jest wciąż napromieniowane? Nie wiem. Zajebiście. Ma kolejny atak! Hej! Hej, Wi!
wszystko w porządku. Nie zatrzymujmy się. Zostać na swoich miejscach. Wiemy, gdzie jesteśmy. Jak się rozejrzymy, to się dowiemy. Tam coś jest. Tylko najpierw obstawa. Vi, pozbądź się strażników. Najlepiej po cichu. Nie podoba mi się to. Myślisz, że to coś poważnego? Brzmi poważnie. Posiedzimy do wieczora jak nic. Często tu tak jest? Bardzo rzadko. I to mi się właśnie nie podoba. Dobra, to wszyscy. Szybko i po cichu. Mają tam cały oddział. Chyba ochrona transportu. Okej. Sytuacja trochę się komplikuje. System musiał wykryć drgania pod budynkiem, gdy się przebijaliśmy. Włączył podwyższony stan gotowości. A to oznacza automatyczne odcięcie przejść. Siedzimy tu jak w klatce. Daleko stąd do Mikoshi? Nie. Laboratorium jest w sąsiednim sektorze. Ale musimy się tam najpierw dostać. Gdzie w ogóle jesteśmy? Poziom przemysłowy. Nie wyjdziemy stąd bez zdjęcia zabezpieczeń. A jakiś punkt dostępu? Musimy się tam dostać jak najszybciej. Właśnie szukam, sekunda. Dobra, jest. Nie tak daleko stąd, tam się podepniesz. Okej. Byle mieli gniazdo na drzazgo, Dalt. Wszyscy pracownicy powinni zostać na swoich miejscach. Wysyłam wam namiar, ale najpierw musimy wyłączyć tę pieprzoną kwarantannę. Tylko po cichutku. Nikt nie musi wiedzieć, że wpadliśmy w odwiedziny. Przed nami! Kratki osobowe! Kratki mnie zaraz nas odkryją. Nie spierdolisz tam!
jestem na miejscu. Alt, podłączyliśmy drzazgę. Tak. Ile czasu potrzebujesz, żeby... Udało się. Czyli możemy iść dalej? Do Mikoshi? Droga jest otwarta. Dziękuję, Alt. Jesteś pewien? Gotowi? Ja tak. Ja też. Idziemy. Strażnik próbował ich ewakuować. To cywile. Nie musieli wyjść. Od Mikoshi dzieli cię już tylko kilka kroków. Wygląda na to, że dostaniesz swoją szansę. Będziemy z tobą do samego końca. Alde Kaldos zawsze dotrzymują słowa. Chyba już niedaleko, nie? Musimy przejść przez skalę za tą drogą i dojdziemy do góry. Pierdolę!
do cholery! Kalibru nie było? Obiecałeś kiedyś, że zabijesz Silverhanda. Johnny jest tu dzisiaj z nami. Milczy, ale czuję go pod skórą. Co ty, kurwa, pieprzesz? Ostatecznie to Silverhand dopadł ciebie.
Nie wyglądasz dobrze. Wytrzymam. Znajduje się przed tobą. Wepnij się do niego i odszukaj mnie po drugiej stronie.